Muddy Buddy Hour, kolejny odcinek. Ja się nazywam Kamil, albo Ment. Zapraszam do subskrybowania kanału Tuba FM na YouTube, do obserwowania podcastu Muddy Buddy Hour na Spotify i innych platformach streamingowych. Maddie, Hour. Czy tęsknisz za zespołem Xanax? Tak, Naprawdę. Zastanowiłaś się. <laughs> Zastanowiłam się. Tęsknię, na pewno tęsknię. To były takie tak super lata. To był mój pierwszy projekt muzyczny taki poważny, bo wcześniej miałam jakieś tam, chyba jeden taki w moim mieście rodzinnym. Ale to był jeden pierwszy taki poważny projekt muzyczny, w którym nabyłam ogromnego doświadczenia. Nagrałam mnóstwo fantastycznych płyt. Dzięki temu projektowi i dzięki Michałowi naprawdę Wiele się nauczyłam. I na pewno jest wiele takich aspektów, za którymi tęsknię. Chociażby za tym, że jakby współdzieliłam taką i radości, i problemy. Mhm. Z, właśnie z Michałem, to był po prostu taki mój muzyczny przyjaciel. Um, kiedy nam się coś udawało, to razem się cieszyliśmy, kiedy nam się coś nie udawało, albo mieliśmy wiesz, jakieś różne um, trudniejsze momenty, no to też mieliśmy z kim to przeżywać, więc, a teraz Wiemy, jestem... Wiem, o czym mówisz. Tak, dokładnie, no <laughs> więc na pewno, na pewno tęsknię bardzo za, um, za, za tymi latami. A były jakieś próby reaktywacji? Jeszcze nie. nie jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, tak, bo mam, mam, myślę, że Michał też, otwartą furtkę okay. i teraz jesteśmy bardzo skupieni na tych naszych solowych mm -hmm. projektach, ale ja bardzo bym chciała wrócić do Xanaxu. Xanax ile istniał lat? E, z Słuchaj, w zeszłym roku 2010-2019 mieliśmy dziesięciolecie. W 2000, okay. y, który jest <laughs> w 2020, albo drugim, albo trzecim mieliśmy, chyba okay. 22 w grudniu okay. pierwszy singel wydaliśmy 2000, w 2012 roku A jak 10 lat. Tak sobie, e, bo ja tak często mam też ze swoim zespołem, który już nie istnieje i furtkę ma zamkniętą. Mm. E, bo tak postanowiliśmy, e, to jak sobie myślisz o zespole Xanax i o tym, co było najfajniejsze, to co ci się pojawia jako pierwszy obrazek teraz? Co było najfajniejsze? Już tam, ale widzisz, już cenzurujesz. A tak, to prawda, ale wiesz co, pojawiła mi się przyjaźń, na pewno. Aha. Um, czyli chyba po prostu znajomości, które, um, które gdzieś tam zyskałam um, dzięki temu projektowi, e, bo to było chyba dla mnie najważniejsze. No, oprócz tego, wiadomo, tego całego doświadczenia i wspaniałych momentów festiwalowych, muzycznych, to te relacje, które trwają do dzisiaj, hmm. czyli znajomości, nie wiem, właśnie z czy z Michałem, czy z, z Wojtkiem Baranowskim, e, czy na przykład z Gniewkiem, który też aktualnie e, jest w moim zespole e, solowym e, gra. Więc e, te znajomości cały czas po prostu przetrwały, czy chociażby moja menadżerka jest teraz, współpracuje wciąż z, z moją menadżerką, więc te, te relacje, ta, te znajomości, które, które trwają do dzisiaj, to jest coś, coś takiego, wiesz, co, co właśnie mimo tego, że Xanax już ma przerwę, Chciałam powiedzieć nie istnieje, przerwę. ale w tym momencie nie istnieje, to te relacje cały czas są. A to, bo ja nie pamiętam teraz, to właśnie wy schodziliście jakoś ze sceny z takim e, statusem, właśnie, że koniec? Nie. Zrobiliśmy to trochę po cichu. Zrobiliśmy to. E, m, zdobyliśmy Frederyka chyba przed. W, w pamiętam i, tego Frederyka, bo wstawałem, e, myślałem, że. Tak, wtedy to... też byłem A, bo w LinkedIn też było. E, no bo to był byliście... 2019 chyba, no nie? Tak. I wy też w, byliście za w. w Zagradient, tak. I zagraliśmy wtedy jeszcze trasę koncertową, wszystkie takie jakieś festiwale juvenalia letnie. Mhm. I chyba dwa koncerty na jesień, i wtedy już też było wiadomo, że nie robimy trasy koncertowej jesiennej, tylko po prostu robimy sobie przerwę. Ale nie było czegoś takiego, że, wiesz, nagraliśmy jakiś taki. Apel dla, dla naszych mm -hmm. słuchaczy, że słuchajcie, y, było nie była nam to wspaniale trasa. Tak, nie nie, 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 nie. Tylko po prostu jakby zrobiliśmy to po cichu. Były informacje, że teraz na chwilę się wycofujemy z, z projektów, ale to było na zasadzie takiej, że gdzieś tam w komentarzach ktoś zapytał, mm -hmm. że dlaczego nie ma koncertów, dlaczego y, nic nie wydajemy. <laughs> I my wtedy właśnie po prostu dawaliśmy otwarcie znak, że teraz się skupiamy na, na, na swoich solowych projektach. Jak się wtedy czułaś z tym takim schodkiem y, w dół? Nie w... wiem, czy w dół, czy w górę, ale że jednak się z czegoś rezygnuje. To, to, było, to był bardzo niepewny dla mnie krok, ale czułam, że jest mi on potrzebny. Po prostu, że troszeczkę się zasiedziałam w tym projekcie Xanax i że potrzebuję zmiany, ale też potrzebuję trochę dorosnąć w tym takim. Mhm. Bo po prostu czułam, czułam, że jakby cały czas jestem. Um, Bo Michał był bardzo twoim przyjacielem, ale też trochę ojcem tego projektu. Jakby, tak, to, pewnie, że tak. Wiesz, no, jest 10 lat starszy ode mnie. Um, ma dużo większą wiedzę muzyczną um, i jakby, wiesz, prowadził, prowadził mnie gdzieś tam przez ten projekt. Ja dzięki niemu też wiele zawdzięczam, ale w pewnym momencie po prostu poczułam, że właśnie muszę trochę się oddzielić, tak tą pępowinę odciąć i spróbować yy, samodzielnie gdzieś tam się poprowadzić i zobaczyć, czy, 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 czy mi to pasuje. Więc jakby dlatego też ta furtka, bo jakby ja nigdy nie chciałam rezygnować z Xanaxu, bo ja uwielbiam tą formułę, ja się mega odpowiedzialność, w niej dobrze... ale jak coś pójdzie nie tak, że możesz wrócić... Wiesz w... co, no tro to trochę tak, trochę nie, to znaczy mm, ja po prostu za dobrze się czułam w tym projekcie, żeby, mhm. żeby od tak bez żadnego powodu z niego kończyć. To jest dla mnie za super projekt, za super ludzie, za super muzyka. Za dobrze się czułam i czuję, wiesz, przy, i przy Michale i, i z jego muzyką, żeby powiedzieć, słuchaj, wiesz, ja już nie chcę, nie chcę. Mhm. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby, e, chyba musielibyśmy się po prostu, nie wiem, pokłócić albo, no nie wiem, musiałoby się coś dużego w moim życiu stać, żeby, e, żeby z tego zrezygnować, ale po prostu ja, ja bardzo lubię Xanax. I, i bardzo, i lubię Xanax. <laughs> bardzo lubię <Reklama>. Xanax. Bardzo lubię Xanax. Reklama. I po prostu szkoda byłoby mi z tego tak na amen e, rezygnować, więc wiesz... Bardziej to taka, um, no to tak, wiesz, jak, jak, jak wyjeżdżasz z domu, no to jakby nie odcinasz się od rodziców. To znaczy są przypadki, że trzeba się odciąć od, od rodziców, ale mm, ja no, masz po prostu wyjechałam... No tam wrócić. Tak, ale wiesz, przyjeżdżasz na weekendy, nie? Przyjeżdżasz na święta, przyjeżdżasz na jakieś mhm. po prostu odwiedzać tych rodziców. E, więc mimo tego, że nie wiem, wyjeżdżasz na studia, wyjeżdżasz do innego miasta, przeprowadzasz się, no to jakby... Robisz duży krok w, swoją, w stronę swojej dorosłości, ale wiesz, nie odcinasz się od rodziców, od swoich znajomych, z nie wiem, z rodzinnego miasta. Więc ja miałam tak samo, że po prostu chciałam gdzieś sobie. No i jak ci było z tą dorosłością na... na początku? Było tak, że to smakowało tak, jak sobie wyobrażałaś, czy jednak trochę cię to przerastało, że teraz ty musisz sama wymyślić wszystko, co chcesz. To ze sobą mi przer przerastało robić? mnie. Na początku. Bardzo mnie to przerastało i. Było, były momenty, kiedy wiesz, na przykład próbowałam pisać sama teksty, yy, i tak, tak bardzo mnie to męczyło, na przykład, mhm. że, mm, yy, że, że może w sumie źle zrobiłam, że ja teraz chcę tak sama. I po co ja to zrobiłam? Przecież było tak fajnie, wygodnie, cieplutko, milutko. Mhm. A ja teraz nagle muszę sama pisać do tych producentów, sama w ogóle wiesz, jakby szukać, tak, tak, tak. znaleźć, napisać, pojechać, w ogóle zapoznać się z tym kimś. Um, od nowa rozmawiać. Jesteś menadżerem swoim, producentem produ wykonawczym. Artist, artist, artist menadżerem. Takim, wszystkim naraz. Wszystkim jakby, naraz, ten, ten, tak. tak. I, I wiesz, i z Michałem miałam taką już um, oprócz tego, że y, właśnie tą muzyczną. Wspólną przestrzeń, no to po prostu my się lubiliśmy, więc e, po prostu było miło. Fajnie spędzaliśmy też czas w, przy, przy tworzeniu tej muzy, a tu musiałam wszystko od nowa. E, a ja jestem strasznym wstydziochem co do nowo poznanych ludzi i Aha. wiesz, i zanim się otworzy też muzycznie, to też miną godziny. na początku było tak, że no, naprawdę się bardzo, bardzo wstydziłam. E, czy na przykład pierwszym takim producentem, z którym. No, coś zrobiłam, kiedy się spotkałam, to był, y, to był Mikołaj trybulec Strips. I mhm. y, właśnie się, y, znaczy my się gdzieś tam przecinaliśmy, bo on z linią mocną, jest ja z Xanaxą, więc tak się znaliśmy, ale tak na zasadzie tylko Cześć. cześć. Y, no, a tutaj pierwsza, raz weszliśmy razem do studia i zaczęliśmy tworzyć. I wiesz, i zanim ja. Ym, wiesz, Odezwałam się. Z, zanim ja powiedziałam cześć. To, nie, zanim wiesz, ja po prostu gdzieś tam też otworzyłam się, zanim zaczęłam mówić: na przykład, a może zmieńmy to, a może zróbmy to, a może zróbmy to tamto, a mam pomysł na to w, troszeczkę inaczej. To naprawdę miło trochę czasu. I, i wiesz, jest, on jest też super gościem takim mega otwartym, fajnym, więc jakby też to na szczęście poszło hmm. szybko, ale z mojej strony naprawdę to musiało trochę potrwać, więc... Ale mówisz o Tripsie, ale pierwszy singiel... Z Chloe. To było. Pierwszy singiel tak, był z Chloe, żeby, niedoskonały, a ty mówisz o jakimś... to przez internet, więc okay. nie było takiego, wiesz, spotkania, jak właśnie na przykład z Mikołajem Trybulcem, gdzie my się po prostu gdzieś tam regularnie spotykaliśmy i po prostu robiliśmy muzę. A z tego co się powstało? Z Mikołajem? Tak. No pewnie. Przecież połowa płyty to jest z Mikołajem. E, moja. Czy oddech. Single, ko to oddech? jest Mikołaj. Mi chodzi o to, co już tak. słyszeliśmy. Słyszeliście no już ko ko oddech. oddech e, mam tu wszystko spisane. Paryż północy i mm, Nuceta to od lat z Ofelią. ten numer. A, czyli w, w, tak, większość czy, singli. Z, czy bo wyszło pięć singli. Z, z, tak. Z głodem? Z głodem i z niedoskonałym, tak. Tak. Okay. Tak, więc no jest już trochę i jeszcze trochę jest tam na tej płycie, więc powstało, powstało. I było jeszcze sporo numerów, które, które nie weszły na płytę. Gdzieś tam jakieś pręwki robiliśmy. Mm, wracając do tej dziwnej promocji płyty, bo, <grym> bo tutaj są trzy lata <grym> rozłożone na pięć singli. To dość nietypowo, jak na branżę muzyczną chyba no ciężko znaleźć taki podobny przypadek. A ostatnio, kiedyś, ostatnio kiedyś. Ostatnio kiedyś. Ostatnio kiedyś. Kiedyś widziałam też, że Wojtek Baranowski też miał taką długą przerwę. Że od pierwszego singla do wydania płyty, chyba z 3-4 lata minęły. I, no, to i wtedy to zobaczyłam. Nie są, ale i wtedy właśnie... Zobaczyłam, Uff, nie jestem jedyna. Kamień z serca. Myślę sobie o tym, jak ciężko jest ogólnie być konsekwentnym i zdyscyplinowanym w tych takich, wiesz, intensywnych czasach i robić swoją rzecz, więc zastanawiam się, jak ty robisz to, że przez te trzy lata od pierwszego singla, zaraz będą cztery, bo pierwszy wyszedł singiel w marcu 2021 jakoś, z tego co pamiętam, jak ty widzisz tą płytę i sens jej robienia, w sensu, czy, czy to dla ciebie w ogóle jeszcze się Jakoś trzyma jakiegoś konceptu i tego, co chciałaś zaśpiewać, powiedzieć, czy to już jest takie coś, co po prostu chcesz dowieść? Tak, jest to, ma duży sens, ta płyta, i ja też się zastanawiałam nad tym, czy, czy w momencie, kiedy będę wydawać tę płytę, to ten materiał będzie dla mnie aktualny. Bo muzyka czy... się aktualnie szybko starzeje, nie? Szybko się starzeje, wiesz, szybko się starzeją teksty i oprawa wizualna i wiesz, no, teledyski tak, tak, tak. i tak dalej. I to był duży sprawdzian dla mnie i dla tej twórczości mojej, tej, tej całej w ogóle płyty. Czy to wciąż będzie mi się podobać, nie? Czy w ogóle będę mhm. czuła to, że, że, że te single i że ta płyta... Wiesz, my, no, ja nawet okładkę płyty zrobiłam już chyba 3 czy 4 lata temu, więc... I ona ciągle obowiązuje? Ona ciągle obowiązuje i w ogóle to też było, to też jest niesamowite. Że um, i, w, i w przypadku tego materiału, i w przypadku właśnie okładki, to wciąż mi siedzi. I nawet ta treść, y, która jest y, w tekstach, to są wciąż po prostu opowieści o mnie. Y, sprzed, sprzed mojego okresu, powiedzmy, macierzyńskiego i tego, co aktualnie się dzieje, mhm. ale to wciąż jestem ja, tylko że po prostu kilka lat wcześniej, ale nawet te teksty niektóre, na przykład jest taki singiel na głos. Który, który, którego jeszcze nie wydałam, yy, wejdzie z płytą, to, to tam na przykład jest opowieść o. Taka niedosłowna, ale jest opowieść o, o, o Klaudi, która miała chyba 20 lat nawet. Yy, I o moich takich rozterkach. Yy, nie będę zradać. Może ktoś się domyśli, jak już będzie słuchał tego tekstu. Yy, więc to nie jest też tak, że, że wiesz, że ta treść, te teksty są tylko i wyłącznie sprzed. Tamtego okresu, lat, przed, przed czterech lat, tylko to są w ogóle, wiesz, jakieś teksty. Przekrój. Przekrój, przekrój z ostatniego 10-15-lecia, nie wiem, czy nawet dwudziestolecia, nie? Więc, I tak samo muza. Ja na przykład wciąż dla mnie Ko Oddech, czyli drugi singiel, jest super. I gdybym mogła go teraz um, znowu stworzyć albo wydać, to absolutnie jestem na tak. I tak samo jest z tym materiałem, że, że te 10 piosenek, które, które się znajdą na płycie wciąż mi się podobają. I, I bardzo się z tego cieszę. A to kiedy skończyłaś, jakby zamknęłaś ten materiał, także już poszedł do masteringu miksu i tak dalej. Czy to jest tak, że. Bo premiera jest jakoś niedbawem, prawda? Niebawem, bardzo. Niebawem. E, I się zastanawiam, czy przez to, że to się rozciągnęło, to też ta płyta ewoluowała i się zmieniała w trakcie tych czterech lat, czy ona w którymś momencie się zatrzymała i. I pojawiło się dzieciątko w Twoim życiu. No, pra, prawie to się zcięło ze sobą, że po prostu skończyłam pracę nad um, ostatnią piosenką. Pamiętam, to ostatnia piosenka to było już niemokne z Mulatę, z Brianem. Zrobiliśmy numer. No, ja później po kilku dniach się dowiedziałam chyba czy tam po dwóch tygodniach, że jestem w ciąży, więc w ogóle tak idealnie po prostu się wstrzeliło okay. to, że ja po prostu sobie na spokojnie wszystko z, um, skończyłam. Z taką, z taką właśnie głową, okej, okay, dobra, mam to. I to było w 2021? No, 2021 jak tak sobie i to w... mniej więcej tak, pod koniec pewnie. wrzesień, tak. I to był wrzesień. I, e, I wtedy nagrałam wokale do tego ostatniego numeru, już nie moknę. No a potem wiadomo, jeszcze było jakieś e, wiesz, rzeczy takie już od strony produkcyjnej. E, już... Czyli czekaj, płyta leży 3 lata. Tak ta, naprawdę gotowa. Tak? Prawie. tak, ja miałam ją wydawać, wiesz, ja ją skończyłam na jesień i miała ona wyjść na wiosnę. Wow. Ale ja wtedy tworzyłam człowieka, więc wiesz. No to jest naprawdę więc, wiesz, ciężka wiesz, przeprawa, sobie... wydaje mi się, ze, swoim, ze swoją banią też. Jak, jak... Bo to się nudzi jednak, no wiesz. Bardzo często tego słuchałaś podczas robienia i tak dalej. I później to trzy lata jeszcze sobie leży. I zrobiła sobie przerwę ten temat. A jednak to, przerwę, ten, a jednak to hmm. zostanie wydane. Tak. No, ale tak jak ci mówię, to jest, to jest dla mnie jakiś w ogóle. Nie, ja podziwiam, bo to. to jest, jest, jest to dla mnie jakiś coś. Jaka, jakaś, jakaś forma, nie wiem, magii, że to mi się wciąż podoba. I to jest duży test na to, na to wszystko, co zrobiłam. Że no, okej, okay, to miało sens, bo. Ja w ogóle bardzo bym chciała robić taką muzykę, która jest trochę taka ponadczasowa, jednak i nie, no, no, nie wiem no w sumie wiem. czy każdy, wiesz, nie, może niektórzy wolą śledzić trendy, na przykład, nie, a ja okay. mam coś takiego, że ten, ten oddech, na przykład właśnie bardziej soulowy, czy nawet to nocy to od lat o Ofalią też jest bardziej takie, wiesz, ja wiem, bardziej są... chodzi mi o to, że do, zmienia się Twoje podejście do tego, co ty tak. robisz, że się wymaga więcej, a nie, że to jest... A to um, o, oczywiście. tak, że to myślisz wiesz. sobie, ja trzy lata temu taki tekst śpiewałam, a tak, beznadziejne, nie, to od... ale... Tak, to były Czy nie masz takich moment. odczuć z, z tą momenty. płytą, że... Że zrobiłabym to troszkę inaczej? Albo Bo jednak trzy lata minęły. Bo a jednak nie... lata... Tak, to nie, to miałam, wiesz, takie... Ale to ja mam coś w sobie takiego, że czego bym nie zrobiła, to i tak bym chciała to trochę za miesiąc mm -hmm. zmienić, więc może to dobrze, że zamknęłam i że po prostu skończyłam ten etap i poszłam po prostu dalej, bo mogłabym tak i wałkować, wałkować i wałkować, a po prostu skończyłam, nagrałam te wokale i wszystkie swoje, wiesz, rzeczy, które chciałam wypowiedzieć, wypowiedziałam i po prostu skończyłam, to zamknęłam i później tylko, wiesz, po prostu szło to do Rafała Smolena, którego pozdrawiam, bo widziałam, że to jest. Rafał Smolena, pozdrawiamy, <laughs> tak, aktualnie jest na Bali sobie siedzi. Mm, a, a mm, kiedy płyta wyjdzie, możemy powiedzieć, czy nie, albo mniej więcej? Bardzo bym chciałaś powiedzieć, ale na razie tylko mogę powiedzieć, że druga połowa marca. No to jest bardzo konkretnie. To jest konkretnie, zresztą. To jest bardzo, bardzo konkretnie. Niedługo, tak. Czyli będzie jeszcze pewnie jeden singiel po głodzie? Tak, taki jest plan. A jak pojawienie się nowej istoty wpłynęło na ciebie? To jest bardzo otwarte, duże pytanie, bo w, no, wpłynęło wow, w taki w tak ogromny sposób, że nawet chyba nie wiem, czy w jednym zdaniu nie mogę czego, zamknąć. Nie, nie wiem, Nie, to nie czego, chodzi o jedno o zdanie, zamknąć. tylko żebyśmy Nie wiem, czego zacząć. Od ogółu do szczegółu. Od ogółu do szczegółu. No więc hmm, po pierwsze no to ja po prostu bardzo czułam to, że chcę być mamą już od od, odkąd pamiętam. Więc Super. E, tak, więc bardzo chciałam być mamą i bardzo chciałam mieć dziecko. E, bardzo czekałam na ten moment, więc ja wiedziałam, że w momencie, kiedy pojawi się to dziecko, to ja po prostu rzucam wszystko i jestem mamą. Okay. I po prostu i wpisuję sobie w bio. Mama. Płyta I płyta czeka. <grym> I <płytę> czeka. <grym> tak. e, więc y, ja wiedziałam też, że zrobię sobie tą przerwę wtedy od muzyki, bo bardzo chciałam się y, poświęcić temu macierzyństwu, tak w pełni. Poza tym ja jestem też trochę tak. Y, Mam coś takiego, że nie potrafię się tak w 100% skupić na dwóch rzeczach. Lubię sobie zamknąć jedną rzecz i, okay. i później e, rozpocząć. Zdrowo? Y, tak, no, myślę, że tak. Wtedy każdy projekt zyskuje. Zyskuje, tak. Mm. Y, wiesz, co kurczę? To jest tak duże pytanie. Naprawdę, duże pytanie. Jestem, jestem naprawdę innym człowiekiem. Mm. Macierzyństwo zmieniło mnie 180 stopni. Mm. Yy, s, s, wiesz co, z, zmienia, zmienia się w ogóle wszystko. To taka trampolina tak. do doros dojrzałości? Na pewno. Chociaż ja mam jako, jakiś pierwiastek takiego dziecka w sobie. Pierwiastek. I taki duży pierwiastek. <grystek> duży pierwiastek dziecka w sobie mam i ja to lubię. Też wydaje mi się, że dzięki temu, bo ja się fajnie dokaduję z dziećmi, mm, że potrafię po prostu być tak się wcielić w, w dziecko i zrozumieć, o co chodzi tym dzieciom. Mm. I, i, I przede wszystkim po prostu stałam się mamą i jak wcześniej e, mój główny, e, główny, z, z, główny taki zamartwianie się na temat, nie wiem, jakiegoś, jakichś takich rzeczy. Pierdół nieistotnych. Teraz pierdół nieistotnych, no ale wtedy, nie. wtedy wiadomo, były to dla mnie bardzo ważne rzeczy, mhm. e, chociażby moja kariera muzyczna. To jest już dla mnie, to jest dla mnie ważne, ale nie jest to dla mnie jakiś taki, e, taka najważniejsza rzecz. E, przez którą się oceniasz, jakiś przez taki którym... tożsamość, tak? Pozmat, tak, przez który na siebie patrzysz. Tak, nie? I, i, i nie jest to rzecz. Y, wiesz, która, która mnie jakoś bardzo smuci, która mnie na przykład, wiesz, na przykład, nie wiem, nie osiągnę jakiegoś sukcesu, który kiedyś mogłabym sobie wyobrazić mhm. w mojej mhm. głowie, to dzisiaj już mam dużo większy luz co do tego. Zmniejszyłaś takie oczekiwania, wymagania. W oczekiwania wobec siebie, wobec swojej, nie wiem, kariery, wobec w ogóle jakby jakichś takich moich wizji, czy no już chyba takich właśnie, gdzie chcę dojść w tej karierze. I to nie jest też tak, że ja już się zatrzymałam i ja już w ogóle nie, nie chcę się rozwijać w tej muzyce, mhm. tylko bardziej jakby nie, nie przejmuję się rzeczami, na które nie do końca mam wpływ. I jednak to macierzyństwo jest dla mnie, to bycie mamą jest dla mnie w ogóle top, top. I... A to jest też trochę chyba taka osłona, prawda? W sensie, że ten, to dzieciątko ci pozwala być bardziej szczerą ze sobą w tym, co robisz, bo wiesz, że i tak masz coś większego, ważniejszego. Tak, dokładnie, bo masz coś to dziecko, większego. które jest jakby czymś, co w ogóle obejmuje wszystko, a muzyka jest gdzieś tam w środku tego. Tak, dokładnie. I szczególnie też wiesz, te pierwsze lata myślę, że. Są tak ważne też dla tego, y, dla tego i dziecka i dla mamy na pewno też, y, że, że ja w, gdzieś tam to wewnętrznie czuję, że ja na przykład dobrze zrobiłam, że ten pierwszy, pierwszy ponad rok byłam w domu tylko mhm. i wyłącznie i że praktycznie w ogóle nie wychodziłam, znaczy nie wychodziłam, to wychodziłam. Ty się cieszyłaś się tym po prostu Cieszyłam się, wewnątrz. tak, że po prostu ja byłam bardzo, ja byłam w pełni skupiona na tym dziecku. I, um, I owszem, były jakieś tam małe projekty muzyczne, ale to były bardzo małe projekty. Że nie, nie angażowały ci jakoś mocno? Nie, mocno mnie mhm. nie angażowały, dopiero teraz no, wydanie tej płyty mnie angażuje. Która i tak była gotowa? Która i tak była gotowa, tak, ale no wiesz, na no, jakieś tam zrobienie klipu, coś tam, bo no, no, to wiemy, wiemy, były to pierwsze, wygląda. wiesz, wyjście, pierwsze rozłąki, podcastu, większe. Wywiady, tak, tak? tak no, to tak. I to też jest takie większe teraz zorganizowanie dla mnie, że wiesz, wiadomo, straciłam pewne rzeczy, jak chociażby jakąś spontaniczność, jakąś taką wolność, że ja mogę sobie nagle wyjść i, i wiesz, i nie wracać do nie, domu. straciłaś, one się zmieniły. Jest, nie, straci, Potrzeby też straci, chyba się straci, zmieniają. To, to jest jakaś strata, ale to była Wiesz, yy, tak samo jak powiedziałyśmy na samym początku, yy, nikt, mi te, nikt mi nie kazał mieć dziecka. No tak, ja, ty... ja sama o tym marzyłam. No to I to, to jest... też było tak, wiesz, yy, ja żartobliwie. Tak, rzeczywiście, ja w ogóle, wiesz, nie uh -huh. na luzie. Yy, i to, ale to jest jakaś tam strata, bo ja straciłam swobodę, ale to nie jest tak, że ja ubolewam nad tym, albo że to jest strata, która mnie dotyka, boli i której ja nie byłam świadoma, podejmując się yy, tej roli. Więc ja, ja marzyłam o tym, ja marzyłam o tym, żeby, żeby być trochę bardziej uwiązana, żeby to się do tego przysłowie w tym no, domu. No tak, tak, tak. I tak. żeby wstawać w nocy i nie spać. Ale I... to jest w ogóle bardzo piękne, to, co mówisz, bo powiedziałaś też, że w bio w sobie wpisujesz mama, ale nie jesteś z tych mam, które emanują tym, że są mamami. Tak mi się wydaje przynajmniej w internecie wręcz chyba chronisz dziecko przed tym, żeby było w cudzysłowie. Czyste od tego tak. pokazywania się w internecie. Tak. Mieliście tak założone, że, że tak chcecie, w sensie, to, to było. Tak, jakby... od samego początku. Już, już czasy ciąży. To były dla mnie takie dość. Tak, tak wycofałam przyjmowanie się. taktyki. Wyjmow wycofałam się już, bo nie chciałam po prostu. Nie chciałam po prostu jakiegoś takiego pokazywania się. Chciałam, żeby ten czas był Wasz. Tak, taki, tak nasz, mój. Um, nie potrzebowałam się z tym dzielić. Myślę, że gdy, ale też, jakby, wiesz, nie mam czegoś takiego, że, że nie wiem, krytykuję no. ludzi, którzy pokazują siebie w książy albo pokazują swoje dzieci. Wiesz, każdy niech nich robi jak chce. Ja mam, ja mam akurat takie, takie przemyślenia właśnie wobec tego świata po prostu internetowego, że chciałabym za wszelką cenę ich chronić. I swoją rodzinę, i właśnie swoje dziecko, i, i siebie, jakieś tam swoje prywatne związki, relacje od, od właśnie tych, tego świata mediów. Bo czasami wiem, jak to działa, i wiem, że nie każdy może mieć um, taką twardą psychikę do starcia się z tymi, z tymi ludźmi. Ja na przykład nie mam. No i może, może moje dziecko też nie będzie sobie życzyło, żebym udostępniała wiesz, wizerunek w przyszłości. I nawet sobie kiedyś tak myślałam, czy, czy mi by było miło, gdyby moja mama tak wiesz, udostępniała no, tak, moje kotki, tak, tak, tak. nie wiem, z, z wiesz, z jakichś tam randomowych. Marii, y... że dziecko ma też często jakieś kompleksy, jakieś rzeczy, których na głos nie powie i, i wszyscy na nie patrzą tak, w i internecie. Tak, a... jest to, że po prostu też rówieśnicy czasami nie pomagają i. Tak, tak. tak. Słyszałam już nieraz historię, że wiesz, na przykład ktoś tam potem w szkole, m, rówieśnicy znaleźli na profilu mamy zdjęcie, jak, nie wiem, jakaś dziewczynka była mała. E, mm -hmm. I to zdjęcie i, była z, i gruba i się Albo z niej śmieją, właśnie, albo, nie wiem, miała jakieś tam... dziwne ubranie, albo po prostu była jakoś, miała jakieś zdjęcie, z którego później te dzieci po prostu mogły się naśmiewać. Mm -hmm. No i, i słyszałam nieraz taką sytuację. Ale ja właśnie mówisz, że uniknąć, nie, nie krytykujesz e, innych mam i to rozumiem e, taką dyplomację, ale też e, nie masz tak, że złości się o, trochę, jeśli w, widząc przypadki takiego mm, marketingowego trochę życia na, 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 na dzieciach, które gdzieś są w ten internet wrzucane często gęsto i każdy dzień tego dziecka możemy widzieć na Instagramie, a to dziecko nie ma nic do powiedzenia, tylko jest po prostu po to, żeby lajkować. Mamy no. profil? Nie, nie, nie złości cię takie coś? Złości, nie złości, złości przykład, ale jakby. wiesz, nie chcę, um, trochę, trochę nie chcę już po prostu oceniać wyborów innych rodziców, bo też nie chciałabym, żeby ktoś oceniał moje wybory, ale mam wobec tego jakieś tam swoje przemyślenia i emocje i złości mnie to. Nie rozumiem, może, może nawet nie rozumiem, dlaczego to, to, te, 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 ci rodzice to robią. Um, um, ale nie widzę taką e, opcję na zmianę, że, że po prostu jakaś rozmowa albo uświadamianie po prostu tych rodziców, e, co może się kryć za tym, że, 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 nie wiem, właśnie udostępniają to życie dzieci albo zarabiają na tych dzieciach. No bo wiesz, powiedzenie takiego co, co ty robisz w ogóle jest dla mnie żałosne. To, no, to jakby tak, nic to nie, to ma, nie ma nie bardziej, ma w ogóle żadnego um... sensu. I tylko Wtedy i wyłącznie będziesz tam... miała odpowiedź, a to obchodzi, bo my tu możemy przeklinać. okej. Okay. <laughs> No, właśnie, więc, więc ewentualnie rozmowa i uświadamianie po prostu, co się kryje czasami e, wiesz, pod, pod płachtą tego, tego naszego świata social mediowego i e, jakie mogą być czasami za tym konsekwencje, stać za tym konsekwencje. Więc... No, chyba nawet nie czasem, a zawsze. No, zawsze, zawsze są jakieś ty... konsekwencje. Okej, okay, dobra. W sumie ja nie będę chyba w to brnął, bo no, ja to, mam do czynienia jest... z macierzyństwem żadne. Ale no... Nawet w swojej wyobraźni mam takie bardzo nikłe. Okej. Okay. Ale ciekawi mnie po prostu punkt widzenia, no bo jest to jednak jakaś tam debata, gdzieś się toczy o tym w sensie, kiedy można, kiedy nie można, jak ile ma lat. No wiesz. Tak, tak. Jest, nie wiem, ja sam. Jest taka dziewczynka na Instagramie, która tak tańczy i z niej są porobione wszystkie memy, taka, co tak? Tak fajnie tupie. Taka Chinka, A, wiem, A, prawdopodobnie. Wiem, tak, 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 wiem. Ja ją uwielbiam w sensie tą, y, tą dziewczynkę. Ona po prostu no. sprawia mi taką radość, ale jak sobie wszedłem na ten profil i zobaczyłem, ile jej jest na tym profilu, że to jest po prostu jej profil, jakiś olbrzymi, wielki. A ile ma lat on? Nie wiem, może sześć? Kilka lat. Pięć. no no to tak jednak zaczynasz bo widzisz to dziecko na tym memie przez pewien moment i ono wie. jest takie anonimowe jest... dla ciebie bo jest dzieckiem z mema. Tak. A później wchodzisz i widzisz, że tam jest jak to dziecko robi kupę, biega, je, jakby wszystko dorastanie całe jest pokazane. To jest strasznie krzywdzące, że to jednak bardzo intymna jest jednak czynność. No i tak. Gdzie się duże rzeczy kreuje no i pojawia dopiero w tym w tej głowie, a a to już jest od razu pokazywane całemu światu. I uważam, że to jest jednak bardzo krzywdzące <grym> dla, taki, to, dla każdego dziecka. Warto sobie po prostu zadać też takie pytanie, czy ja tak wrzucam siebie, czy ja czy ja na przykład, ja na przykład zastanawiam się bardzo długo, czy dodam jakiś mhm. stories, albo wcześniej zastanawiam się, na przykład, co by tu dodać, albo jak nagrać relację o tym, że zaraz wydam żeby coś, płytę. Żeby coś pokazać, ale nie Żeby coś pokazać, żeby, żeby dużo, to miało jakąś fajną tak. wartość jednak, żeby to nie było takie po prostu. Albo żeby było chociaż trochę zabawne, albo jakieś właśnie, nie wiem, chociaż, mhm. chociaż o czymś, tak? Albo moje zdjęcie. Czy, czy na pewno chcę pokazać się, nie wiem, w takim i w takim wydaniu? I oczywiście, wiadomo, że najfajniej się pokazywać, jak jesteśmy naturalni i w ogóle w swoim naturalnym środowisku. Ale jednak nie ukrywajmy, że Instagram to jest... No jest kreacją. Jest kreacją i zawsze. Wszystko można wszędzie pokazywać. Klikasz, klikasz nagraj i nie jesteś taki jak ten, jak, jak po prostu, wiesz, jak siedzisz przy stole ze swoją, nie wiem, żoną, partnerką, mamą, tatą, tylko no. trzymasz ten telefon i jednak gdzieś tam wcielasz się w inną osobę. No i tak sobie zadać takie pytanie, czy, czy ja rzeczywiście tak na przykład chciałabym być, wiesz, udostępniana przez... Albo teraz, gdyby twój tata miał na przykład Instagram i wyobraź sobie, że jesteście... I wyobraźcie sobie, że Strasiliby jesteście... dieta Polaków poszła w dół, jak mi tato jadłby złożoną tak. żoną kiełbasę o 22. A, no zaraz. Wiesz, Dlaczego nie? Ale ma super wyniki w ogóle jest. A twój ma Instagram? Nie. A ale... myślałam, że ma Instagrama i ma super nie, nie, wyniki, nie, nie. wiesz. Ale mój tato, La -lajki. mój tato Bogdan, którego teraz szczególnie pozdrawiam, od stycznia jest na emeryturze po 45 latach jeżdżenia e, ciężarówkami, mhm. więc gość, którego nie było całe życie, jak dorastałem. Jest teraz na emeryturze. I mój tato jest specyficznym gościem, który je. Je można powiedzieć, że dobrze, ale mm. o każdej godzinie co chce, kiedy chce i tak dalej. I ma idealne wyniki. Ma bo... idealne wyniki wszystkiego. W ogóle się nie zastanawia, tylko to, na co ma ochotę, to sobie pozwala. Bo po prostu je instynktownie, czyli najzdrowiej, moim zdaniem. No, myślę, że nie, bo ja mam taki instynkt, że. <laughs> ale jest, jest to też jakiś taki przykład nastawienia mentalnego. Też, to o, to, o tym słyszałam. W sensie, tak, że, że on tą... nie myśli, ile tam jest białka węglowodanów i czy będzie miosków glukozy super. po tym, czy po tamtym i ile zjadł warzyw. Bo ma ochotę zjeść sobie szarotkę o 23 i ją je. No Okej, okay, szanuję to. <laughs> bardzo, bardzo to szanuję. I ja też tak e, Więc jeszcze raz pozdrawiam <laughs> mojego tatę. <laughs> i super, że jesteś już na emeryturze <laughs> i w domu. E, a ja chciałem wrócić też do początków może twojej działalności muzycznej. I odbić od tych tematów socjalno-politycznych. Czy pamiętasz ten moment, kiedy zaczęłaś śpiewać jako mała dziewczynka i stwierdziłaś, że to jest coś, co cię najbardziej kręci? Czy był jakiś program, jakiś konkurs, śpiewanie do grzebienia? Hmm, taki jeden moment. Yy, wiesz, pamiętasz mini playback show? Tak. Tak, to był też. to był mini playback show? Nie byłam, ale bardzo marzyłam o tym. Ale ja w ogóle nie wiedziałam, nawet jak tam. Co, mam, co miałabym zrobić, żeby tam Arek się dostać. Był. Co był? Arek był. Tak był Arek Śpiewał był? Felicita. Naprawdę? Nie. No. W garniturku. Ja bardzo chciałam ABB zaśpiewać. <grym> Marzyłam o tym. I, to, to tak, I pamiętam na przykład, że to był pierwszy taki program, który mnie zafascynował, że tam można mhm. było się wcielić, wiesz, w, tą, w te postacie e, ze świata muzycznego i zaśpiewa zaśpiewać. No mhm. zaśpiewać. Mhm. Wystąpić. E, a pierwszym takim, e, taką stycznością e, było chyba pchór kościelny w mojej po prostu wiosce, w której mieszkałam. E, miałam pewnie 6-7 lat, pewnie to była jakaś zerówka, pierwsza klasa i ja po prostu tam poszłam i śpiewałam argenogo. Mhm. To był super. Który kawałek? No wszystkie, taki duży, taki mały. Czekaj, okay, taki duży, taki mały, co tam jeszcze jest? Oni mają super jedną kolendę. Ja znam wszystko, ja znam Oni wszystko, w ogóle to jest hit, mnie w domu Arkenała G. Pozdrawiamy licealizm wszystkich uczestników. uczestników. Jaką? Wiem. Świeć, kwiasteczko mała, świeć. <laughs> nie, 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 nie. Jak się nazywała tak Gdzie jest mój telefon? Jezu, ale ona jest genialna. Ale to jest bo... ich jakaś autorska kolenda? Czy czy jakaś... Na pewno nie jest z tych popularnych wszystkich takich e, polsko-historyczno-tradycyjnych. Mhm. E, jest taka bardziej kolenda 2.0. Jest taka mega dynamiczna. Okay. A może świeci gwiazdeczko? Świ no to...

co się no, nazywa, tak, nazywała? Nazywała się wtedy też. E, e. E, to był i. i tak, i, i. chodziłaś do chóru kościelnego. I chodziłam do chóru kościelnego, uczyłam się wtedy śpiewać już na głosy, sobie śpiewaliśmy. Tak, oprócz takich, właśnie typowo, powiedzmy, kościelnych piosenek, pieśni, Aha. to też właśnie były takie bardziej, powiedzmy, dziecięce właśnie jak Arko Noego, jakieś kolendy. I to, to, to było bardzo fajne doświadczenie, fajne wspomnienie mam. I ja w ogóle przez całe lata chodziłam tam. Co niedzielę. Tak, Tak. Potem podstawówka to, była, to, było taki, to był taki zespół debiut. E, to była chyba czwarta klasa. I tam śpiewaliśmy mm, polskie hity. Takie jak nie wiem, Krzysztofa Krawczyka. Okej. Okay. Mm. I ty już tam byłaś wokalistką główną. I już tam. Nie, to, to, tam były może dwie, trzy wokalistki główne. Ja rzeczywiście później dostałam ten awans, że też śpiewałam sama. Mhm. Ale zespół składał się, nie wiem, tam było ile dziew... Chyba same dziewczyny były wtedy. Nie było żadnego chłopaka, z tego co pamiętam. No ale nie wiem, tam kilka dziewczyn. A Michał, w którym momencie się pojawił i z, z, zespół Xanax? No, Zostawia mnie w ten pierwszy moment śpiewania było... do, 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 do wiesz, zespołu, zespołu. I you chyba wtedy, tak? Tak, I tak. Grochu was to wydawał. Pierwsze takie poważne tak, rzeczy, tak, tak. nie? Tak, to było... Ja byłam w Fix Factorze. To była ta edycja z Dawidem podsiadło? A, okej. Okay. I to by się udało jemu nie. <grymne> exactly. Dokładnie tak było. I ja wtedy A, i wtedy była emisja tego programu Michał zobaczył, nie, 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 on nie zobaczył. Zobaczyli chyba jego znajomi. Nie, nie, bo to było tak, że on właśnie nie wiedział, że istnieje taka osoba jak Klaudia, Aha. tylko jego znajomi powiedzieli: Słuchaj, już co? Bo słyszeliśmy ostatnio w programie była taka Klaudia, ona tak fajnie śpiewała i może byś się zaprosił do tego projektu Xanax. Zobaczmy pewnie na YouTubie już może na YouTubie czy gdzieś tam, wiesz, na, jakimś, na jakiejś stronie był, był mój występ. No i on, wiesz, tam sprawdził mnie w internecie i napisał po prostu do mnie. Więc to było po X faktorze. I ja wtedy też przeprowadziłam się do Warszawy, bo dostałam się tutaj na studia, okay. więc, więc już od września, nie, od października mieszkałam, więc to też było dla mnie takie łatwiejsze po prostu, mhm. żeby się spotkać z takim Michałem, producentem z Warszawy. Rozumiem. Musisz, przyjechać rozumiem. specjalnie tutaj się wow, spotkać. Wow, to zaczyna się dziać duży świat. Tak, ja przyjechałam i do już dostałam zaproszenie od producenta i w ogóle jeszcze okay. sprawdziłam jego kawałki, on mi wysłał i w ogóle to było. I, I bardzo mi się spodobało, bo to, wiesz, jakieś takie bardzo było Bonobo i te sprawy, jakieś o, takie, fajnie. Jak, no. fajnie. Taki klimat, klimat, który ja wtedy mm, bardzo, bardzo lubiłam. Przyjechałaś z posady, no, tak. z Bonobo, w, w, z posady z Bonobo w Głośnikach. Tak. Bardzo fajne. Mamy lead. A kto wtedy był twoim muzycznym idolem? I, o kim sobie myślałaś, kiedy rozpoczynałaś tą swoją karierę w Xanaxie i chciałaś być jak kto? Myślę, że trochę jak Aliszekis. To była taka moja yy, artystka numer jeden, którą bardzo podziwiałam. Kupowałam płyty, słuchałam, bardzo lubiłam. I w ogóle ca ca całą jej osobę i twórczość. Mhm. I bardzo długo, bardzo długo była moją taką główną inspiracją. Później, e, później słuchaj, to były takie już, zaczynały się, zaczynały się takie projekty elektroniczne typu Aluna George. Nie wiem, czy pamiętasz? Tak, Teraz tak, chyba tak. już jest sama Aluna, albo jest Aluna George, już nie pamiętam nie wiem, nawet. Ja już nie też, już, dawno. też już nie sprawdzałam dawno, ale właśnie na przykład wtedy bardzo lubiłam ten, ten, ten duet. I tak śmiesznie, że zbiegło się właśnie z tym, że, że też zaczynałam swój projekt producencko-wokalny. Mhm. Więc była podobna, podobna formuła. E, więc ta, ta Aluna George. E, bardzo lubiłam na przykład z Polski wtedy mm, duet Rebeka. O, fajnie. Pamiętasz? Tak, tak. tak. Też już e, tak jak raz mentalizm skończył się już da. <laughs> Przepraszam. Proszę, <laughs> to nie było złośliwe. Nie, no przecież e, jakby. Ja jestem w pełni pogodzony z tą decyzją. Rozumiem. Chcesz o tym porozmawiać? Nie, nie. Wiesz, co mi, ja. Jak ty mówiłaś na przykład o tym, czego ci brakuje, i że bardzo tęsknisz, to ja mam tak, że ten te pierwszy czas był bardzo trudny. Taki żałobno, depresyjno w ogóle poszukiwanie siebie, tak chyba nie miałbym zdrowia teraz na to, co wtedy się działo. Mhm. Tak po prostu co weekend jeździć nieraz trzy miasta w tygodniu, jakby. Czuję to. Trochę wyszedłem mm -hmm. z wprawy w byciu takim szybciorem, który mm -hmm. jest w stanie wszędzie zasnąć i o każdej godzinie się obudzić i jechać dalej. Ciężkie to by było teraz. Ja, ja też teraz tak mam. Że To będzie duży też dla mnie sprawdzenie. Właśnie, a nie masz tak. Wracając do teraźniejszości, że tu masz dziecko, szczęśliwą rodzinę, tu jest ta muzyka, która jednak wymaga pewnych wyrzeczeń i pewnego działania, pojawiania się. Wychodzenia z domu, aktywności takiej, wiesz, obecności w ogóle, żeby, żeby o no tobie gadali, żebyś się pojawiała w tytułach, żeby algorytm się podniecał, że Klaudia Szafrańska coś wydała. I nie masz jakiejś takiej sprzeczności w głowie, że to jest. Czy chcę opuszczać to swoje super miłe gniazdko znowu? To jest bardzo dobre pytanie, bo. Mam w sobie dużą taką, taką potrzebę bycia w domu e, przy tym dziecku, i trochę przeraża mnie ten fakt, że e, e, trasa koncertowa, wiem na czym polega, mhm. i właśnie to takie obfite kon, 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 koncertowanie, które właśnie znałam za czasów Ksanaksowych, e, i z czym to się wiąże, i ze zmęczeniem, i właśnie z wyjazdami. Jeżeli wiesz, to nie jest tak, że po prostu wracam o 16 i jestem z tym dzieckiem, tylko nie mam mnie kilka dni. Bardzo mnie to przeraża, bo właśnie to jest zupełnie już teraz inna perspektywa nie? niż wtedy, kiedy po prostu byłam sobie sama i nie miałam, nie opiekowałam no tak, się tak, tak, małym, małym człowieczkiem, nie byłam dla niej, naj, dla niej najważniejszą osobą. A teraz jednak mam z tej głowy cały czas coś takiego, że, że trochę chcę, trochę bardzo chcę to robić, bo ja uwielbiam koncerty. I trochę mniej podróże. Mm -hmm. <laughs> I właśnie to takie życie na walizkach w hotelach bardzo. No, nie, też nie tęsknię za tym. To jest. Y ale niestety to, to jest nieodłączny element tego, tego, że chcesz grać koncerty dla ludzi po prostu. Mm, więc trzeba to po prostu gdzieś tam w sobie y mieć tą świadomość. No, ale je, przeraża mnie to. To jest, to jest jeszcze przede mną, y ale mam właśnie y odkąd jestem mama, mam coś takiego, że. Y to nie jest dla mnie must have, że jeżeli ja powiem kurczę, nie mogę już po prostu za, za często mnie nie ma albo to dziecko mnie teraz tak bardzo potrzebuje, że ja muszę przystopować, to ja mam w sobie właśnie tą śmiałość powiedzenia stop. Okej. Okay. Ale jak wyjdzie płyta to twoja nadzieja jest taka Jezu, żeby nie było dużo koncertów, chcę zostać w domu, czy masz taką nadzieję? Ja wam teraz pokażę i wracam na scenę i będę z Wiesz, w swojej głowie gwiazdą będę napieprzała wszystko, co się da, jakby jestem głodna. W sensie, w którą stronę cię bardziej kieruję? Mam pomiędzy. Bo ja też mam pomiędzy. Ja mam pomiędzy. <laughs> I wiesz, no nie trzeba być takim aż serojątkowym, że wiesz, tylko siedzieć no, ale wiesz, to już to, do gdzieś końca tam, życia? W którą stronę kieruje cię tak. to twoje nastawienie? W sensie, nie, czy wiesz, chcesz ja jestem... osiągnąć sukces, nawet w, jakby w swojej skali, który ci mówi o tym, że osiągnąłeś sukces? Czy chcesz tak po cichu jednak. I wtedy nie wiadomo, po co się robi tą muzykę, nie? Wydaje mi się, że teraz mam też takie myślenie o, mojej, o moim zawodzie, że ona znowu trochę staje się moją pasją. Mhm. Czyli. Um, w życiu no, oprócz um, macierzyństwo stało się moją pasją, ale jednak mam też. Kolejny tytuł. <głos》>, ale mam też inną pasję, którą, którą wciąż. Wciąż kocham i chcę ją pielęgnować, więc ym, to sprawia mi ogromną radość, i, i ja mam dużą potrzebę y, śpiewania, tworzenia nowej. Mam bardzo dużo pomysłów na to, co mogę robić teraz jeszcze z muzyką y, i takich rzeczy, które naprawdę chcę zrealizować. I ja to czuję na maksa. I, i, I chcę się tym dzielić z ludźmi, więc ciężko byłoby wiesz, nie koncertować, nie wychodzić, nie. Tłamsić to na siłę. No tłamsić nie? albo tylko po prostu mieć ten pomysł na zasadzie: okej, okay, tak bardzo bym chciała stworzyć taką i taką płytę, ale nie zrobię tego, bo. Bo mam dziecko i nie powinnam wiedzieć. Więc... I nie powinnam. I wydaje mi się, że mm, potrafię ocenić y, ten taki y, moment. Albo mam taką nadzieję, że będę potrafiła od, o, tak, wiesz, to troszeczkę oddzielić, że chcę być przede wszystkim mamą i poświęcać się bardzo temu mojemu dziecku teraz, szczególnie właśnie w tych pierwszych latach. Ale, ale muzyka jest moją pasją i robię to też dla siebie, żeby, żeby wrócić do tego domu i mieć po prostu taką jeszcze większą na przykład tęsknotę i tęsknotę i jakąś taką Chyba tęsknotę, po prostu tęsknotę. Eee, więc, więc bardzo chcę zagrać koncerty. Eee, nie wiem, czy chcę zagrać ich tysiąc. Oczywiście hi hiperbolizuję, mm -hmm. ale ja wiem, wiem o co. Ale nie w swojej chcę, głowie tysiąc. E, tak, w mojej głowie tysiąc. Um, ale nie chcę też tak, że, że wiesz, że ta płyta wyjdzie, a ja, a ja po prostu nic z nią nie zrobię, bo. Bo ta płyta jest dla mnie, ale też dla ludzi. Ja chcę no się nią dzielić. Bo wiemy, że jednak bez promocji mu muzyki nie ma totalnie w sensie. O, oczywiście, ja to wiem I teraz. I to, szczególnie. Się, I to się wiąże z tym, że z tego domu wychodzić trzeba jednak często i gęsto. Inaczej tak. się nie da. No N tak, nie... tak, tak, tak. No, to wiesz, jak sprzedajesz jakiś produkt, to żeby ktoś o nim usłyszał, nie wiem, że otwierasz swoją piekarnię i robisz pyszny chleb, no to musisz wiesz tam powiedzieć, tak, słuchajcie. A, tak jak... a jak twoje dziecko ma na imię? Nie powiem. Ja nawet nie wiem, jakie jest płci. Przepraszam, mówiłam ci. Tak? Tak. Ale akurat zdradzać imienia nie powiem. Chyba, że powiem kiedyś przez przypadek, nie no to wiadomo. Bo nie będę chciałem się jakoś... zapytać, żeby nie mówić anonimowo, czy chciałabyś, żeby Twoje dziecko poszło w ślady Twoje i czy będziesz umuzykalniała dziecko, kiedy będzie dorastało, w sensie czy. Chcesz się dzielić też tą swoją pasją i, nie wiem, uczyć, wiesz, grać na pianinie, jakoś zaznajamiać się z muzyką ogólnie, z, pokazać w ogóle możliwość, że jest coś takiego jak muzyka. Tak, ja już to robię. To znaczy robię to wiesz, w taki sposób, y, jeszcze taki powiedzmy raczkujący, ale y, uważam, że wychowanie przez sztukę, mhm. czy to muzykę, czy w ogóle jakieś inne formy, jest bardzo ważne i nawet jeżeli moje dziecko nie będzie chciało być artystą, nie wiem, aktorem, aktorką, to jest dziewczynka, myślę, że mogę powiedzieć. Jest. E, e, jeżeli będzie chciała być aktorką, albo jeżeli nie będzie chciała być aktorką, nie wiem, piosenkarką, muzykiem, e, malarką czy kimkolwiek innym, ale będzie chciała być. Lekarzem, prawnikiem, kilkakrotnie. To że miałam możliwość wyboru. To żebym... samo kształcenie poprzez y, sztukę jest, uważam, turbo. turbo ważne. Ehm, posiadanie takiego skilla i to po prostu, wiesz, jest rozwijające dla, dla mózgu. Na, mhm. na różnych innych płaszczyznach. To, że możesz być po prostu kreatywnym, te, te, kre, kreatywnym człowiekiem, e, to wiesz, jest dla, te, te, dla chirurga myślę, że też bardzo ważne, nie? żeby po prostu miał. Twórczy, twórczy mózg, czy, czy po prostu dla kogo, kogokolwiek. Ja robię teraz to w taki, wiesz, bardzo naturalny, spokojny sposób, typu słuchamy bardzo, bardzo różnych gatunków muzyki, bardzo lubię taką, nie wiem, czy mogę mówić o nazwach, na przykład aplikacji takich? Myślę, że tak. tak? Że taką tak, na przykład aplikację to to po melodii. Bardzo konkurencja radiowa. Lubię, lubię się z, z aplikacją po melodii. To nie jest reklama, ja płacę Aha. za to, więc... <laughs> Mam wykupioną subskrypcję na rok. Tutaj jest dowód przelewu, a tak. Pay. E, uważam, że tam, jest, tam są super rzeczy. Różne piosenki takie dla dzieci, ale i też nie dla dzieci, ich autorskie i takie, które znamy typu, nie wiem, Siała Baba mak", nie wiedziała jak. No i, i ta kolenda są... Arki Nowego. Nie, tam nie ma Arki Nowego akurat, ale też słuchamy Arki Nowego. Ale pokazuję też, wiesz, puszczam piosenki bardzo różne i, i klasyczne. Bardzo, bardzo lubimy muzykę klasyczną. Jest taka wspaniała playlista Mozart for Babies. Tak, nie? ja to ja słuchałam przez pierwsze dni, jak właśnie tak, tak, moja tak, córka tak. się urodziła, to, to było bardzo kojące, ale też już w brzuchu mhm. słuchałam bardzo dużej, muzy dużej muzyki, bardzo różnej muzyki. Mm, ale to nie tylko, wiesz, to nie tylko muzyka, nie? tańczymy, ona obserwuje, jak ja tańczę, na przykład bardzo staram się być przy niej taka swobodna w tym właśnie ruchu, na przykład, żeby ona się nie krępowała, wyrażać, wyrażać też jakichś tam swoich emocji, poprzez ciało, poprzez mimikę, poprzez jakieś zabawy, ruchem, czy właśnie dźwiękiem. Ty jakoś bardzo się przygotowywałaś chyba do tego macierzyństwa, w sensie masz jakieś ja, świadomości ja, fajne. Nie, no, no, studia pięcioletnie z pedagogiki. Aha! <laughs> to trochę się to wszystko wszystko tłumaczę, Trochę to tych ja nie praktyk w przedszkolu okay. i w szkole. Tak, ty miałeś tak, praktyki? Ja mam tak, mam licencję z pedagogiki wczesnoszkolnej. Ojejku, no to wszystko już teraz jest wiadomo. I magistra z pedagogiki, kultury i animacji teatru młodzieży. Ale czyli masz też taką świadomość, że możesz i tak na koniec nie tak? być matką idealną. Ale ja o tym myślę cały czas. A nie, ma matką idealną. Tak, w sensie, że A. możesz ją nie być, mimo wszystko. Oczywiście, że... ale ja nie jestem matką idealną. Bo. Ale ja nie mówię o tym, że ty mówisz, że jesteś, A, dobra. Tu, Czyli, że, że masz świadomość, że i tak możesz popełnić jakieś błędy w tym w całym procesie, mimo okay. że popełniam. bo nigdy nie wiemy, co w tym ma malutkiej główce tam yy, się dzieje, prawda? Tak, to, nie to jest jakby bycie mamą jest bardzo trudne i bardzo trudno być, nie ma czegoś takiego, jak, wiesz, idealna mama, idealny rodzic widziałam taki fajny tako, tak, takiego reelsa, że to było po angielsku, więc już tak nie, nie, nie pamiętam dokładnie tych słów, ale że bądźmy wyrozumiali, dla naszych rodziców oni też tu żyją po raz pierwszy. I o. że oni też po raz... Kolejny tytuł. Popełniają, popełniają wiesz, mnóstwo... Mnóstwo błędów, który, które mogą zreflektować się za 10, się. 20 lat dopiero, że o kurczę, wiesz co, źle zrobiłam. Ale fajne jest to, że y, fajne by było to, gdyby ci rodzice właśnie też to widzieli, na przykład po iluś tam latach. Ale, ale ja popełniam masę błędów codziennie i na koniec dnia sobie myślę, kurczę, tu byłam za mało cierpliwa, tu byłam coś hmm. tam, a tu mogłam, nie wiem, być bardziej skupiona na niej, a nie na czymś innym na przykład, tak? Więc to jest normalne i... I też nie biczuję się za to, że, że, że popełniam te błędy. bo Po prostu następnego dnia wiesz, popełniam te same błędy. Chciałam powiedzieć, że jestem lepsza, ale <ściałam> wciąż popełniam nie, te to same błędy. To jest taka bardzo króciutka pamięć, że już nie pamiętasz, co wczoraj było nie tak i dzisiaj no robisz no to tak, samo. No i pewnie popełnię jeszcze je no, tysiąc razy. E, będziemy się zbliżać do końca. Ja mam też takie pytanie, które lubię zadawać. Jakbyś chciała być zapamiętana jako artystka? Pierwsza myśl, to, to była moja pierwsza myśl. Mhm. Bo teraz zaczęłam widzieć, że no zaczęłam najlepsza. się zastanawiać, nie? Intuicyjna. Ale o, pomyślałam sobie o wzruszeniu. O, że tego nie było. chciałabym wzruszać. Wow, tego nie było. No. Że chciałabym wzruszać i to ja w ogóle bardzo lubię się wzruszać. I zawsze ta emocja jest dla mnie to uczucie, to jest uczucie bardziej niż emocja. Tak, to jest uczucie. Zawsze to muszę sobie skry... No tak, co... Nie, uczucie... to, to jest... Bo emo... Uczu... Emo... Dobra, mniejsza. Uczucie powoduje emocje, tak, czy emocje dobra. powodują uczucie? uczucie. Bardzo, lubię, bardzo, bardzo lubię się wzruszać i mm, to uczucie w, w, jest ze mną wtedy bardzo długo. Kiedy coś mnie wzruszy, czy to film, czy nie wiem, czy jakieś słowo, czy, jakieś, czy, czy muzyka, czy jakaś sztuka, czy obraz, cokolwiek, kiedy mnie wzruszy, to jest rzeczywiście ze mną bardzo długo. Jest dłużej niż jakaś czasem radość, czy, mm. czy smutek, to wzruszenie. Mocniej na ciebie działa? Najmocniej na mnie działa. I A co cię ostatnio tak wzruszyło w takim razie? E, chyba najbardziej teraz mnie wzrusza, że moje dziecko podchodzi do mnie i mówi: samo, kocham cię. O. Że to, że jest taki, to jest taki, taki moment, kiedy. Mm, kiedy mam, mam w sobie takie ciepełko, kiedyś ktoś mi o tym powiedział, że. Poczekaj na moment, aż kiedy, aż, aż, aż to dziecko przyjdzie do ciebie samo i powie ci, kocham cię. Wiesz, bez, bez żadnego takiego, a kochasz mamusię? Tylko ono samo przychodzi do ciebie okay. i mówi, kocham cię bardzo, bardzo. Tak w ogóle, wiesz, bawi, mm -hmm. bawicie się, nie wiem, albo robisz obiad i nagle po prostu twoje dziecko przychodzi i mówi ci, kocham cię. To jest trochę taki, taka, taka po prostu taki, taka chmureczka, która na ciebie, po prostu cię <laughs> otula i sobie myślisz, hej, ale chyba dobrą, po pierwsze robisz fajną dobrą robotę. Dobrą robotę. Najlepsza dziecko, nagroda, jaką możesz dostać. Myślę, że już poniekąd rozumie, co to jest kocham cię. Może nie do końca wiesz, że kocham cię, to jest mm. jakaś tam taka mm -hmm. duża rzecz, ale czuję do ciebie coś takiego ciepłego, nie? Przywiązanie. I Przywiązanie. Potrafi, I potrafi to powiedzieć. I nie boi się tego. I nie boi się powiedzieć ci tego. To jest takie fajne. Bardzo mnie to wzrusza. Klaudia Szafrańska była moją dzisiejszą gościnią. Ja chyba chciałbym zakończyć na tej miłości, na czerwonych sofach e, i życzyć e, tobie, partnerowi i dziecku. Nie, u, nie używam imion, żeby było anonimowo i tak jak e, sobie życzysz dużo tej miłości, żebyście sobie najwięcej, jak się da, mówili tego z przesłaniem, co to znaczy też. E, więc e, bardzo miła rozmowa i bardzo otulająca. Fajnie, bardzo się cieszę. Słuchajcie bardzo miło było. płyty Klaudii Szafrańskiej, która w drugiej połowie marca będzie już wszędzie? I hope so, tak. Ale jak już będzie, to Ech, czyli będzie jeszcze wszędzie, to I hope so, po trzech latach już. I ledenie. hope so, nie, to no, słuchajcie rzeczy. A tytuł które czasami wiemy, nie czy za... nie wiemy? Słucham. Tytuł wiemy? Ko Oddech. A ko Oddech, tak jak Singiel. Tak jak Singiel, tak. Też bardzo długo myślałam mm, o tym, jak ma się nazywać ta płyta, ale ko Oddech po prostu idealnie. Idealnie opisuje wszystko, co jest. Klaudia Szafrańska, Ko Oddech, druga połowa marca. Dużo miłości na płycie i wzruszajcie się, kiedy jej będziecie słuchać i wracajcie do także poprzednich utworów tej oto wspaniałej dziewczyny. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. MadiBadi Hour.